Przede wszystkim znowu posiadam aż ciąg Hellblade, Senua's Sacrifice. Dobra. Jesteśmy w tym głównym korytarzu, w którym na początku uciekaliśmy przed bestią, tam są drzwi. Okazało się, że kolejna sekcja jest w tym kierunku. Więc troszkę nie przeuważyłem. Dobra. A tam są... Tam jest coś, co nic się nie da jeszcze zrobić. My tam czasem chyba nie byliśmy na dole? Może byliśmy. Okej, dobra. W tym razie chodźmy tutaj. Ktoś mi mówi, że znowu będziemy za chwilę uciekać przed tym potworem. Okej. Wcale, że nie, pomoże. O! Walczymy! Bijemy to szybko. Ła. Rapus. Rat, jeszcze nas atakuje? Tak, ty jeszcze. Szybko padają. Tak, tylko gdzie ona była? Tam, 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 tam. Fiu. Okej. A, tu jest pochodnia. Jak to miło z tego strony, z tego potwora, że nie zaatakował nas w trakcie walki. To jest bardzo kulturalny potwór. Powinniśmy mu wszyscy podziękować. Ua. Ua. Dobra. Widzę, że symbol chyba jest tutaj gdzieś na podłodze. Pewnie musimy spojrzeć na jego od góry. Co możemy zrobić? She has it. She did it. She's done it. Well done. This place. It reminds her of the isolating, suffocating darkness that she lived through as a young girl. Imprisoned in her room at night. The faces in the dark coming through the walls. She once thought everyone could see them. That's what children say all the time, isn't it? That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them, her father, Zinbel, could see the monster in her. Okej, dobra. Jest jeszcze prawa. Prawe skrzydło. Tylko tutaj były ostatnie drzwi. Nie wiedziałem, jak je otworzyć. Zobaczmy, czy one dalej są zamknięte. Tak. Okej. Czyli nie okej, bo znowu nie wiem, gdzie iść dalej. Więc chyba znowu się będę musiał trochę pokręcić. Zobaczmy. Coś zrobić z tym łańcuchem? Nie. Tutaj coś, co możemy sobie zmaterializować przy pomocy fokusa? Chyba też nie. Okej. Okay. Szukajmy jeszcze gdzieś tutaj dookoła, może coś znajdziemy. O, tutaj nic nie ma. To jakiś dodatkowy korytarz? Nie. A, nie zauważyłem tego trupa na górze.
Bleh. Tutaj też nic. Czy z tej strony możemy coś zrobić? Nie, zdejmij ten łańcuch. Chyba się nie da. Dobra. Tak, tam byliśmy. Tam nie ma nic więcej. Stąd przyszliśmy na dole. Tutaj odkryliśmy, że też już nic więcej nie ma. Dobra, też zobaczmy tam, czy coś jest. O, tutaj chyba nie byliśmy w takim razie. A nie, tutaj zeszliśmy. To się idzie w tamtym kierunku. Się przez to przechodzi. I dobrze. Na ścieżkę. O! Jest tutaj ścieżka na górę. Okej, okay, no to to dużo tłumaczy. Więcej zwłok. Weźmiemy kolejną. Co my tutaj mamy? To znowu chce mnie zabić? Na razie nie widzę nic synułobójczego. I tylko kamienie. Okej. Okay. To było proste. The darkness, that she's with the gods. But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her here? To by nie było miłe. Dobra. Przynajmniej, że to oznacza, że zaraz będziemy mieli jakąś finalną konfrontację z bestią. Okej. Okay. Oczywiście to nie wygląda fajnie. Biegnij, Senua, biegnij! Tam jest światło, zdążysz! Tam wrócić. Without his head you will never bring his soul back. His fate is sealed. Now it can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father Zindo while you pined for Dillion. Do you remember the darkness, Senua? The beast is bringing it back. Mother, why did you leave me? The star.
spreading. Father's keeping me away from the others. Away from Tui. Ale chyba uciekłaś w końcu, tak? I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Dewey. Da. Jego dusza spadła na dół. Znaczy, że my też tam możemy zejść. Ją zebrać. Wszystko będzie dobrze, Senua. Wszystko będzie dobrze. Na razie musimy przejść tędy. Mam nadzieję, że Dio ma twardą głowę. Widzicie, ta dziura nie jest aż taka głęboka. Okej, dobra. Przeszliśmy z tej strony. Się tak zdaje, że przeszliśmy z tej strony. A nie, przeszliśmy tam, stamtąd. Okej. Przecież mamy ładne schody na dół. O, znowu ciemność. Czy mamy znowu coś pociachać, to chętnie bardzo. Właśnie, czy możemy coś podpalić? Nie, nie widzę. Czy to się wcześniej paliło? Nie pamiętam. Czy się zapaliło, jak na co spojrzeliśmy? Okej, kolejny drzwi. Zobaczmy. R. Musimy znaleźć. A, za chwilkę. O, siema. Okej, coś mnie jest z tyłu. Ha! A, okej, to było niezłe kombo. To się wam udało. Stawaj! 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 Tak, już, już, fokusuję się. Ała! Były szybkie ataki. Się zdaje, że jeżeli w odpowiednim momencie naciśniemy kontrę, to też na ataki możemy kontrować. Haha, nieźle. Okej, dobra, załatwione. Bierzemy pochodnie. R. Dobra, będziemy musieli poszukać R. Myślę, że będzie gdzieś blisko czaszki. Chwila, czy tutaj jeszcze coś mamy? Podchodźmy do tej wody. To niby mamy mieć R. Aha.
Albo musimy tam na tamtą półkę wejść. Okej, okay, dobra. A że tam będzie jakieś światło, które nam ujawni to R. Tutaj nic nie ma. Dawno nie mieliśmy żadnego kamulca. Okej, okay, zgadłem. Światło. Aha! R! Musimy z drugiej strony na to spojrzeć. Secret? Jaki secret? To jest jakaś twarz? Okej, okay, nie wiem. Okej, okay, może tylko robię mnie w konia. Dobra. Czy to robi cień? R? Nie. Okej, okay, dobra. No to wracamy. A więc Senua. Właściwie pod ziemią takie masywne wrota robi. Ludzie północy, to odpowiedź. O nie! O nie. Gdybyś jakoś bokiem... Jakbyś tak sięgnęła... I tak bokiem przy... Ręką i tak bokiem tą pochodnię poniosła. Okej, dobra, to nie zadziała. Piu. Okay. Zobaczmy, czy tutaj coś pominęliśmy. Nie. Tylko skały. Zimbel was trying to save her from the darkness. But she wouldn't listen. Stupid. And now everybody is dead because of her. It's all her fault. Nie mówcie takich rzeczy głosy. To nie miłe. Okej. Nic nie weźmie ciemność. Odbierzemy duszę Dimiona. O, kamulec. Although Sigurd kills the dragon, Rian wants to keep Fafnir's gold all for himself. Rian also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so, but when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. No tak, bo wiecie, smoki pochodzą od ptaków, a nie od jaszczurek. Naukowy fakt. Oczywiście, że idziemy. O, no. Może miał... Czego jej nie spuściłaś na dół? Tej liny. Teraz wrócisz. Głupia Senua. Kolejne wrota. Dobra. Odpalajmy również świeczniki. Tam są jakieś... Tam jest jakiś zły tunel, do którego za chwilę zapewne pójdziemy. Tak, może jeszcze tam na... Tam jeszcze nie wchodźmy. Zobaczymy, co jest w tamtym złowieszczym tunelu.
Okej. Okay. Szukamy wikingowego M. Co my tu mamy? Że obejdziemy to naokoło? Co? Co tyle? Co tu nie ma? A to jest przejście dalej. Mi się zdaje. A! Już tutaj wygięło kraty. Okej. No. Okej. Tak teraz musimy zrobić. Przejdziemy tam przez wodę. Będziemy musieli tutaj przewalić ten mostek i tutaj udać się do światła. Okej. No to mamy plan. Dobra. Sinua, zrób rozgrzewkę i biegniemy. Okej. Okay. Bałem się, że pobiegłem w złym kierunku. Wiedziałem mniej więcej, że tu trzeba w tą stronę iść. Ale nie, do końca nie byłem pewny, bo tak nic nie było widać bez światła. Ech, ale okej, dobra. Co tu mamy? Nie. Możemy gdzieś tam pójść. Przestańcie, nic się nie goni, nie musicie tak krzyczeć. Możemy tutaj podchodzić? Czekaj, musimy tam wejść. Okej. Okay. O, patrzcie, mamy kawałek M. Domniemam, że znajdziemy też tam gdzieś resztę. Dobra. Tam mamy M. Dobra, tego szukać. Perfekt. Dobra. A jeszcze wrót? Gdzie musieli otworzyć? Zanim ta bestia da nam spokój. Patrzcie przy okazji na Senua. Ma widać po niej zdenerwowanie. Tak nerwowo patrzy na wszystkie kierunki. Ta... Chyba wcześniej się tak nie zachowywała. Sigurd's new found power lets him hear the birds speak. And they say Sigurd should eat the heart himself. Rian wants Fafnir's gold. Sigurd should kill Rian before Rian kills him. Sigurd should find Brynhild the Valkyrie, who sleeps an enchanted sleep. Sigurd heeds the bird's advice. He kills Rian, eats Fafnir's roasted heart,
and takes Fafnir's treasure. When he embarks on a new quest to ride to Hinderfell and find Brimhild, the Valkyrie. Sigvild? Okej, okay. W ptasiej kulturze coś takiego to jest uznawane, że za dick move. Powinienem się wstydzić. Okej. Okay. Idziemy. Roń się znowu. Może nie podchodźmy do nich. Bo chcą nam zgasić pochodnie. Sądzę. O nie! Senua, trzymaj pochodnie nad wodą. Trzymaj pochodnie nad wodą. Trzymaj pochodnie nad wodą. Mówiłem, trzymaj pochodnie nad cholerną wodą. Okej. Okay. Teraz cię zabijemy. To jej ojciec. Chyba nie. Okej. Okay. Frontalny atak nie daje nic. Może szybkie ataki po prostu nie działają. Tak, musimy używać ciężkich ataków. Okej. Okay. I nie dawać się dziabnąć. Okej, spróbujmy fokusu. Chyba dobrze działa fokus. Dobre pytanie. Stawaj. Okej. Okej. Nic nie widzę. Tak musimy z nim walczyć? Chyba tak. Okej, okay. Wygląda to, że nas trafił. Stawaj, stawaj! Mamy fokus? Tak, mamy fokus. Okej. Okay. Światełko wróciło. Co, przywołasz kogoś? Okej, okay. Nie w tą stronę miałeś uciec. Fokus. Tylko poczekamy, ile się da. To tyle? Easy. Tyle lat się go bałaś. Wystarczyło go... O! Może jednak nie. Cię! Wal! Cię! Już? Zdech? People think of evil as an unnatural, invisible force. And so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods. A familiar hand. Cold and cruel. He tried to fix her with his rituals. Kept her trapped in that hole.
She couldn't say which was worse. The darkness. Or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left. Headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. But maybe Delian would still be alive. I'm so sorry, my love. She will save his soul. Even if this time she can't save her own. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. Co ma odbiło? But believe this. It was my mission to make you hate. To hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest. Without it, I fear you have left those slack. All this time, I wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. But you have conquered your darkness at every turn. You deserve to see behind the veil of darkness. And take me to the master to trust him. As deep as we can go. I won't stand in your way. She has to trust him. You will not survive what is in there. Okej. Więc ojciec się nawrócił pod koniec. Już nie jest głupim ptakiem. Nie wiem, zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia następnym odcinkiem, odcinku Hellblade Senua's Sacrifice. Na razie. Hej.